Językoznawca Derek Bickerton powiedział kiedyś, że pytanie o naturę języka jest najważniejszym pytaniem, jakie może zostać postawione przez człowieka. Jest tak dlatego, ponieważ bez odpowiedzi na to pytanie, bez wiedzy o tym, bez języka właściwie, nie bylibyśmy w stanie zadać żadnego innego pytania, a tym bardziej sformułować na żadne inne pytanie odpowiedzi. Wliczając w to takie pytanie, jak pytanie o początek wszechświata, czy pytanie, z którym zmagamy się podczas festiwalu, czyli pytanie o naturę geniuszu. Jak Państwo się domyślają, żeby odpowiedzieć na tak skomplikowane pytanie, czym jest geniusz, no wydaje się, że należy być samemu geniuszem. Mamy to szczęście, że dzisiaj jest z nami pani profesor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu w Canberra, która bez wątpienia jest geniuszem przynajmniej na polu językoznawstwa. Pani profesor jest autorką wielu publikacji, między innymi 20 książek poświęconych semantyce i związkom języka z umysłem i kulturą. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a także została nagrodzona tzw. Polskim Noblem, czyli Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Razem ze swoimi współpracownikami pani profesor od wielu lat tworzy i rozwija teorię naturalnego metajęzyka semantycznego, której szczegóły poznamy w dzisiejszym wykładzie. Pani profesor, dziękuję. Dziękuję bardzo panie Łukaszu i bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Wielka radość. Mikrofon jest, dobrze jest ze światłem. Może ja jednak... Tak? Jest jakieś światło tutaj gdzieś? Nie. Światło nie ma. To nic, ja będę po prostu trzymała ten tekst, będę na niego trochę patrząc pod innym kątem. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak wskazuje tytuł mojego wykładu, Wszechświat przemyśliwany na nowo, ten wykład dotyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze myślenie wszechświata, a powtórne myślenia, albo po pierwsze myślenia, a powtórne wszechświata. Więc w związku z tym mam nadzieję, że Państwo wszyscy mają mój handout, tak? Ten handout jest ważny i ten handout też ma dwie części. Część pierwsza jest o myśleniu, a część druga jest o wszechświecie. Ponieważ motywem przewodnim tego festiwalu jest pojęcie geniuszu, więc w obu tych częściach mojego wykładu ważną rolę odgrywa geniusz. W części o wszechświecie geniusz w centrum uwagi to będzie Leibniz, a w części o wszechświecie to będzie Kopernik. Genialna myśl Leibnica, która moim zdaniem ma kluczowe znaczenie dla rozumienia tego, jak ludzie myślą, to hipoteza o istnieniu tego, co on nazywał alfabetem myśli ludzkich. I sam Leibniz pisał o tym tak i to jest punkt 1a na tym handoucie. Alfabet myśli ludzkich to katalog pojęć, które są zrozumiałe same przez się i z których połączeń powstają wszystkie inne idee. Zasadnicze znaczenie tego alfabetu dla ludzkiego myślenia jest wytłumaczone jasno i zwięźle w sformułowaniu, które jest również na handoucie jako 1b, cytat z Leibnica też. Gdyby nie istniało nic zrozumiałego samo przez się, to w ogóle nic nie bylibyśmy w stanie zrozumieć. To, co można zrozumieć przez coś innego, może być zrozumiane tylko na tyle, na ile zrozumiała jest ta druga rzecz i tak dalej. Możemy dlatego uznać, że coś zrozumieliśmy tylko wtedy, kiedy rozbiliśmy to na części, które są zrozumiałe same przez się. No to jest myśl niezwykle prosta i według mnie właśnie genialna w swojej niesłychanej prostocie. Ale jeżeli nasze rozumienie czegokolwiek zakłada istnienie elementów pojęciowych, które są zrozumiałe same przez się, to nasze próby wyjaśniania czegokolwiek komukolwiek też muszą opierać się na elementach, które są zrozumiałe same przez się. To samo odnosi się do definiowania znaczeń. Definicje mają sens tylko o tyle, o ile opierają się pośrednio czy bezpośrednio na pojęciach elementarnych, które są zrozumiałe same przez się.
I tę zasadę dotyczącą definicji ja ilustruję na handoucie cytatem nie z Leibnica, ale z Descartesa, który w tym punkcie całkowicie się z Leibnicem zgadzał. Więc to jest jeden C na handoucie. Descartes. Istnieją pewne rzeczy, które chcąc zdefiniować, jeszcze bardziej je zaciemniamy. Ponieważ są one tak bardzo proste i bardzo jasne, iż nie dadzą się poznać ani pojąć lepiej, jak tylko same przez się. Wszak do głównych ponobłędów, jakie można popełnić w naukach, należy zaliczyć błąd tych, którzy chcą definiować to, co da się jedynie pojąć i którzy nie są w stanie odróżnić rzeczy jasnych od ciemnych. Tego, co aby je poznać, domaga się definicji i na określenie zasługuje, od tego, co najlepiej można poznać samo przez się. No, ale jeżeli wszelkie skuteczne wyjaśnianie i definiowanie musi się opierać w ostatecznym rachunku na pojęciach niedefiniowalnych i zrozumiałych same przez się, to pytanie, które to mianowicie pojęcia są niedefiniowalne i zrozumiałe same przez się, jest, jakby się wydawało, pytaniem zasadniczej wagi. Jednakże ani Leibniz, ani Descartes na to pytanie nie odpowiedzieli, mimo że Leibniz wielokrotnie do tego pytania w ciągu swojego życia wracał. W ciągu następnych 300 lat poszukiwanie alfabetu myśli ludzkich nie było kontynuowane. I może po części z tego powodu postulat wyjaśniania rzeczy złożonych i trudnych przez pojęcia proste i łatwe do zrozumienia nie został powszechnie przyjęty, dziękuję, w nauce ani w filozofii. I nie jest on bynajmniej respektowany we współczesnej nauce ani oświacie. To chciałabym zilustrować to twierdzenie 3 krótkimi cytatami z książki popularno-naukowej dla dzieci o zwierzętach i przyrodzie. To odsyłacz bibliograficzny jest na handoucie, Jansson 2013. 2a. Co to jest zwierzę? Animal. Zwierzęta to organizmy wielokomórkowe, które są częścią królestwa zwierzęcego. Animal Kingdom. Drugi cytat. Co to jest organizm? Organizm to jest jednostka biologiczna, która może się replikować albo przekazywać dalej materiał genetyczny. Następny cytat. Co to jest życie? Wszyscy wiemy całkiem dobrze, wszyscy mamy całkiem dobre wyobrażenie o tym, co znaczy życie. Jednakże, o ile mi wiadomo, nie ma żadnej ogólnie przyjętej definicji. Zacytowana definicja zwierzęcia nie może moim zdaniem nic, absolutnie nic nikomu wyjaśnić, ponieważ zawiera ona w sobie w oczywisty sposób błędne koło. Zwierzęta to są członkowie, należą do Królestwa Zwierzęcego, Animal Kingdom. No proszę bardzo, a co to jest to Królestwo Zwierzęce? Trzeba tłumaczyć to przez animal, zwierzę, czyli to jest błędne koło. Definicja słowa organizm, którą zacytowałam, też moim zdaniem nic nie tłumaczy, bo odwołuje się do pojęć jeszcze bardziej złożonych i niepojętych niż samo to słowo, które ma wyjaśniać. Na przykład takich jak jednostka biologiczna i materiał genetyczny. Próby definiowania słowa życie, albo coś żywego również moim zdaniem do niczego nie prowadzą, bo są dobre podstawy, żeby myśleć, że jest to słowo niedefiniowalne i zrozumiałe intuicyjnie. Jest to też słowo, które znajdujemy we wszystkich językach. I jak autor tej cytowanej książki popularno-naukowej sam zauważa, wszyscy mamy dobre wyobrażenie o tym, co to słowo znaczy, dopóki nie zaczniemy próbować je definiować. Ale zamiast uznać, że jest to jedno ze słów niedefiniowalnych i zrozumiałych intuicyjnie, autor brnie dalej w próbach definiowania go. I to prowadzi go do pseudo definicji opierających się na bardzo skomplikowanych i moim zdaniem absolutnie niepomocnych pojęciach takich, no zresztą o wiele bardziej złożonych, takich jak powiedzmy metabolizm i tak dalej. W odróżnieniu od tego rodzaju prób tłumaczenia rzeczy jasnych przez rzeczy ciemne, a rzeczy ciemnych przez jeszcze ciemniejsze, w tym przemyśliwaniu o wszechświecie, który ja tutaj chciałabym Państwu zaprezentować, powracam do zasad Leibnica i Descartesa, a przede wszystkim do idei alfabetu myśli ludzkich. W ciągu ostatnich paru dekad moi współpracownicy i ja skupiliśmy się na poszukiwaniu tego alfabetu myśli ludzkich poprzez językoznawcze badania empiryczne.
prowadzone przez wielu badaczy nad wieloma językami świata. To była oczywiście droga niedostępna dla myślicieli w wieku XVII, to znaczy na długo przed powstaniem i rozwojem nowoczesnego językoznawstwa. Wynikiem tych poszukiwań empirycznych jest lista 65 słów uniwersalnych, to znaczy wyrazów mających swoje dokładne odpowiedniki znaczeniowe we wszystkich badanych z tego punktu widzenia językach. No to jest oczywiście, nie mogliśmy testować na 6000 języków w świecie, ale jednak na pewnej znacznej liczbie języków całkowicie od siebie różnych, z różnych rodzin językowych, z różnych części świata i tak dalej. Więc mają Państwo tę listę na handoucie w dwóch wersjach, polskiej i angielskiej. Ja może przeczytam wersję polską. Te pojęcia są tutaj ułożone w 12 grup, takich mniej więcej z pewną jednością. Po pierwsze, ja, ty, ktoś, coś, ludzie, ciało, rodzaj, część. Druga grupa, ten, ten sam, inny. Trzecia grupa, jeden, dwa, dużo, niektóre, wszystkie. Czwarta grupa, dobry, zły, duży, mały. Piąta, wiedzieć, myśleć, chcieć, czuć, widzieć, słyszeć. Grupa szósta, powiedzieć albo mówić, słowo, prawda. Siódma, robić, stać się, ruszać się. Ósma, być gdzieś, być kimś, czymś, albo coś jest moje. Dziewiąta, żyć i umrzeć. Dziesiąta, kiedy, teraz, przedtem, potem, długo, krótko, przez pewien czas, chwila. Jedenasta, gdzie, tutaj, nad, pod, daleko, blisko, strona albo z jednej strony, dotykać. I wreszcie nie, być może, móc, bo, jeżeli, bardzo, więcej, tak jak. Oczywiście, żeby tę tablicę w pełni zrozumieć i żeby się nauczyć nią posługiwać, no potrzebne są najrozmaitsze wyjaśnienia, na które ja nie mogę sobie tutaj pozwolić ze względów czasowych. Ale najlepsze wyobrażenie o tym, jak ten alfabet myśli ludzkich może funkcjonować w konkretnych tekstach, mogą sobie Państwo wyrobić, słuchając uważnie tego tekstu o wszechświecie, który ja tutaj za chwilę odczytam w wersji polskiej. Jako komentarz ogólny do tej tablicy powiem jeszcze tylko, że ten program badań empirycznych, który doprowadził do ustalenia listy 65 słów uniwersalnych i niedefiniowalnych, znany jest teraz w językoznawstwie, jak wspomniał pan Łukasz, znany jest teraz w językoznawstwie i w pokrewnych dziedzinach pod nazwą NSM. NSM to jest taki akronim, skrót od Natural Semantic Metalanguage, naturalny metajęzyk semantyczny. Bo założenie tutaj jest takie, że jeżeli są jakieś pojęcia wrodzone, wspólne wszystkim ludziom, to zapewne są to pojęcia wspólne wszystkim ludziom, a w każdym razie wszystkim grupom ludzkim. Więc jeżeli badania empiryczne nad wieloma językami świata prowadzą nas do wniosku, prowadzą nas dzisiaj do tych 65 pojęć, które pojawiają się jako słowa, konkretne słowa we wszystkich badanych językach, no to jest rzeczą prawdopodobną, że właśnie te pojęcia są wrodzone i jak to się teraz nieraz mówi, hardwired, wdrukowane. Jednocześnie te pojęcia uniwersalne dają nam naturalny taki mini język, minimalny język, przy pomocy którego można opisywać języki i kultury i w którym można przemyśliwać na nowo wszelkie dziedziny wiedzy z nowego ogólnoludzkiego punktu widzenia. W każdym razie moja próba przemyśliwania podstawowych faktów o wszechświecie na nowo opiera się właśnie na tych 65 słowach, które znaleźć można, jak sugerują badania empiryczne, we wszystkich językach świata. Są to zarazem słowa bardzo proste, zrozumiałe nawet dla dzieci, a więc słowa, które można uznać za zrozumiałe same przez się. Ale jak pokazuje tytuł mojego wykładu, moje opowiadanie o wszechświecie korzysta z 80 słów, raczej niż z 65. A jest tak dlatego, że poza wrodzonym i niedefiniowalnym alfabetem myśli ludzkich jest jeszcze pewna ilość słów, które wprawdzie można definiować bez błędnych kół, ale które też pojawiają się we wszystkich językach świata, jak wskazują badania empiryczne.
Są to na przykład takie słowa jak mężczyźni, kobiety i dzieci, albo matka, ojciec, albo urodzić się. Moi koledzy i ja nazywamy takie słowa molekułami semantycznymi. A więc litery tego wrodzonego alfabetu myśli ludzkich to, można powiedzieć, atomy myśli ludzkiej. A pozostałe słowa uniwersalne to uniwersalne molekuły. W mojej opowieści o Wszechświecie, której punktem centralnym jest Kopernik, będę używać 15 takich uniwersalnych molekuł semantycznych. To znaczy słów, które nie są na tej liście, w tabeli, którą Państwo widzieli, ale które również wydają się być uniwersalne albo prawie uniwersalne. I może właśnie uniwersalne. No więc 65 tych pojęć alfabetu myśli ludzkich plus 15 uniwersalnych molekuł semantycznych, to jest 80 i dlatego właśnie ta liczba 80 pojawia się w tytule mojego wykładu. Otóż ta lista tych 15 molekuł semantycznych, uniwersalnych molekuł semantycznych, którą ja się również będę posługiwać w tej opowieści o Wszechświecie, on jest w handoucie w punkcie 4. I mianowicie zawiera ona następujące elementy. Okrągły, podłużny, środek, oczy, ręce, nazywać się, trzymać, patrzeć, ziemia, słońce, księżyc, gwiazdy, niebo, dzień, noc, wyglądać jak, obracać się i dookoła. Zanim odczytam Państwu to moje opowiadanie o Wszechświecie, skomponowane w 80 słowach prostych i uniwersalnych, chciałabym jeszcze podkreślić aspekt praktyczny, oświatowy tego przedsięwzięcia, który to aspekt bardzo mi leży na sercu. Kiedy 150 lat temu Lew Tolstoj budował swoją wielką bibliotekę edukacyjną dla szkół ludowych w Rosji, wymagał, aby każde słowo w jego wydawnictwach było zrozumiałe dla dzieci. Taka sama jest i moja ambicja w stosunku do mojego tekstu o Wszechświecie. W tym wypadku jednak chodzi nie tylko o dzieci jakiegoś jednego języka, jednego kręgu kulturowego, ale o dzieci z dowolnego kręgu językowego i kulturowego. Tekst, który zaraz Państwu chcę odczytać, jest skonstruowany z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę, z samych słów uniwersalnych. Można więc sądzić, że jest on przekładalny słowo w słowo na dowolny język w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, bez żadnych różnic w znaczeniu. Na razie ten tekst istnieje w dwóch izomorficznych wersjach, polskiej i angielskiej, ale mam nadzieję, że niedługo będzie testowany przez specjalistów w stosunku do przynajmniej kilku języków nieeuropejskich i nieindoeuropejskich. A więc w tym, co chcę tutaj przedstawić, chodzi i o nowe spojrzenie na świat, i o nową, i o próbę nowego podejścia do uczenia dzieci o świecie. Podejścia dającego się zastosować, mam nadzieję, również w miejscach odległych i geograficznie, i kulturowo od Europy. Takich jak na przykład Papua Nowa Gwinea, Afryka czy Australia Tubylcza. Wspomniałam, że moja opowieść o Wszechświecie jest skomponowana z samych słów uniwersalnych z jednym wyjątkiem. Ten wyjątek to słowo Bóg. Bóg to molekuła semantyczna szeroko rozpowszechniona w językach europejskich i oczywiście w wielu językach nie pozaeuropejskich, ale bynajmniej nie uniwersalna. Jednakże pojęcie Bóg odgrywa ważną rolę w myśleniu głównych bohaterów mojego tekstu o Wszechświecie, który chcę Państwu przedstawić. Przede wszystkim Kopernika i Galileusza. Dlatego zanim odczytam ten tekst o Wszechświecie, chciałam Państwu pokazać, jak można wyjaśniać to bardzo ważne, ale nieuniwersalne pojęcie w słowach uniwersalnych. Pisałam o tym w artykule, który jest obecnie w druku w książce o języku i religii. Państwo mają odsyłać na handoucie. A więc punkt 5 handoutu, eksplikacja nieuniwersalnej molekuły semantycznej Bóg. Jest ktoś nie taki jak ludzie. Ten ktoś to ktoś ponad ludźmi. Ludzie nie mogą widzieć tego kogoś. Jednocześnie ludzie mogą coś mówić do tego kogoś. Bóg to ten ktoś. Jeśli Bóg coś mówi, to jest prawda.
Jeśli Bóg chce, żeby coś się stało, to to coś może się stać z tego powodu. Bóg wie wszystko. Bóg zna wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie mogą znać Boga. Bóg tego chce. Bóg chce robić dobre rzeczy dla wszystkich ludzi. Bóg czuje coś dobrego do wszystkich ludzi. Jednocześnie Bóg chce, żeby ludzie chcieli robić dobre rzeczy dla innych ludzi. Bóg chce, żeby ludzie czuli coś dobrego do innych ludzi. Jeżeli ludzie są tacy, to mogą żyć z Bogiem. Bóg tego chce. Bóg chce, żeby ludzie chcieli tego samego. Jest bardzo dobrze dla ludzi, jeśli żyją z Bogiem. Nic innego nie jest takie. Jest bardzo źle dla ludzi, jeśli nie żyją z Bogiem. Nic innego nie jest takie. No, na pewno o szczegóły tej eksplikacji można się spierać. Może tu coś trzeba by dodać, coś może odjąć, może coś troszeczkę inaczej sformułować. Ale mam nadzieję, że taka, jaka ona jest, ta eksplikacja pokazuje dostatecznie, w jaki sposób to nieuniwersalne pojęcie Bóg może być w zasadzie definiowane w słowach uniwersalnych. Przechodząc teraz do drugiej części mojego wykładu, chciałam podobnie jak w części pierwszej, to znaczy do tej części o wszechświecie, podobnie jak w części pierwszej zacząć od paru cytatów. Przede wszystkim z Kopernika i z Galileusza, ale także z Ptolomeusza i z psalmów. Wszystkie te cytaty, poza ostatnim, który jest z Einsteina, mają coś wspólnego i dobrze ilustrują religijne czy też quasi-religijne uczucie, jakie często budzi w ludziach kontemplacja nocnego nieba i perspektyw, jakie ono otwiera przed ludźmi. A więc pierwszy cytat, to jest 1a na handoucie, z psalmów w przekładzie Czesława Miłosza. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament. Drugi cytat z Ptolomeusza, z jego dzieła Almagest, drugi wiek naszej ery. Wiem, że ja jestem z natury śmiertelny i nietrwały, ale kiedy śledzę, jak chcę, ruchy ciał niebieskich, moje stopy nie dotykają już ziemi. Stoję wtedy przed obliczem samego Zeusa i nasycam się do woli ambrozją pokarmem bogów. Następny cytat, Kopernik, De Revolutionibus Orbium Celestium, oczywiście 1543. Któż bowiem, rozmyślając zgorliwie o tych rzeczach, które widzi ustanowione w najlepszy możliwy sposób i sterowane według boskich zarządzeń i mając pewną ich znajomość, nie byłby poruszony ku dobremu i nie czułby zachwytu wobec Twórcy wszystkiego, w którym jest wszelkie szczęście i wszelkie dobro. Następny cytat jest z Galileusza, z jego dzieła Sidereus Nuncius, 1610. Składam nieskończone dzięki Bogu, który był tak łaskawy, że pozwolił mnie jednemu obserwować po raz pierwszy cuda ukryte przedtem przez całe wieki. I wreszcie ostatni cytat z Einsteina, z jego przedmowy do Galileusza, dialogu o dwóch głównych systemach świata, Ptolomeusza i Kopernika. Wysiłki Galileusza są skierowane nie tyle na wiedzę, wissen, ile na rozumienie, begreifen. Ja dodałam tutaj do cytatu z Galileusza ten cytat z Einsteina, żeby podkreślić, do jakiego stopnia wszyscy wielcy astronomowie od Ptolomeusza do naszych czasów szukali nie tylko wiedzy o wszechświecie, ale i zrozumienia wszechświata. No ale jak to z całą jasnością widział Leibniz, ludzie nie mogliby nic naprawdę zrozumieć do głębi, gdyby nie mieli jakichś pojęć, które są zrozumiałe same przez się. Więc w tej opowieści o wszechświecie, którą teraz przeczytam, próbuję opierać się właśnie na tych pojęciach, które są uniwersalne i zrozumiałe same przez się, plus tych 15 uniwersalnych molekuł semantycznych. Wszechświat. Rozdział pierwszy. Ziemia, niebo, słońce. Ziemia. Ludzie żyją w jednym dużym miejscu. To miejsce nazywa się Ziemia. Niebo. Ponad ziemią ludzie mogą widzieć inne duże miejsce. To miejsce nazywa się niebo. Ludzie zawsze mogą widzieć niebo. W dzień mogą je widzieć dobrze, w nocy nie mogą go widzieć dobrze. Ludzie często chcą patrzeć na niebo. Wielu ludzi chce często patrzeć na dzień w nocy, na niebo w dzień, przepraszam. Wielu ludzi chce często patrzeć na niebo w dzień, niektórzy ludzie chcą często patrzeć na niebo w nocy. Słońce.
Podczas dnia ludzie często mogą widzieć na niebie coś dużego. To coś wygląda jak coś okrągłego. To coś nazywa się słońce. Kiedy ludzie mogą widzieć na niebie słońce, mogą dobrze widzieć wiele rzeczy w tym miejscu, gdzie są. Kiedy ludzie widzą słońce, nie jest ono zawsze w tym samym miejscu na świecie, na niebie. Zawsze jest tak. W nocy ludzie nie mogą widzieć słońca nigdzie na niebie. Potem mogą widzieć słońce z jednej strony nieba, blisko niektórych miejsc na ziemi. Potem mogą widzieć słońce wysoko nad ziemią. Potem mogą widzieć słońce po innej stronie nieba, blisko niektórych innych miejsc na ziemi. Potem nie mogą już widzieć słońca nigdzie na niebie. Ponieważ w ciągu jednego dnia ludzie mogą widzieć słońce w wielu miejscach, ludzie mogą myśleć tak, podczas dnia słońce porusza się po niebie. Drugi rozdział, drugi, niebo w nocy. Księżyc. Podczas nocy ludzie często mogą widzieć na niebie coś innego. Czasami to coś wygląda jak coś okrągłego. Kiedy indziej wygląda to jak część czegoś okrągłego. To coś nazywa się księżyc. Czasami, kiedy ludzie mogą widzieć księżyc na niebie w nocy, mogą widzieć z tego powodu dużo rzeczy w tym miejscu, gdzie są. Kiedy księżyc wygląda jak coś okrągłego, mogą widzieć dużo rzeczy w tym miejscu dobrze. Nie mogą widzieć tych rzeczy bardzo dobrze, tak jak mogą widzieć dużo rzeczy bardzo dobrze podczas dnia. Gwiazdy. W nocy ludzie często widzą dużo bardzo małych rzeczy na niebie, bardzo wysoko nad ziemią. Często, kiedy ludzie nie mogą widzieć nic innego w tym miejscu, gdzie są, mogą widzieć te bardzo małe rzeczy na niebie. Ludzie często mogą widzieć bardzo dużo tych rzeczy na niebie w nocy. Te rzeczy nazywają się gwiazdy. Ludzie patrzą na niebo w nocy. Wszędzie na ziemi ludzie chcą często patrzeć na niebo w nocy. Chcą patrzeć na księżyc, chcą patrzeć na gwiazdy. Kiedy ludzie patrzą na niebo w nocy, często czują z tego powodu coś dobrego. Chcą wiedzieć coś o tych rzeczach na niebie, chcą myśleć o nich, chcą mówić o nich do innych ludzi. Często mówią coś o księżycu, często mówią coś o gwiazdach. Kiedy ludzie widzą gwiazdy na niebie w nocy, często myślą o ludziach. Chcą wiedzieć, co się ludziom może wydarzyć. Chcą wiedzieć, dlaczego ludzie żyją na ziemi. Chcą wiedzieć, jak ludzie mogą żyć. Tak było zawsze, tak jest teraz. Rozdział trzeci. Jak ludzie mogą myśleć o ziemi, o słońcu, o księżycu i o gwiazdach? Jak ludzie mogą myśleć o ziemi? Ludzie mogą myśleć o ziemi tak. Ziemia to bardzo duże miejsce. Ludzie żyją w tym miejscu. Jednocześnie ludzie mogą teraz wiedzieć, że jest tak. Ziemia to jest coś bardzo, bardzo dużego. To coś jest okrągłe. To coś nie dotyka niczego innego. To coś nie jest blisko niczego innego. Jak ludzie mogą myśleć o słońcu? Ludzie mogą myśleć o słońcu tak. Słońce to jest coś na niebie. Podczas dnia ludzie często mogą widzieć to coś na niebie. Jednocześnie ludzie mogą teraz wiedzieć, że jest tak. Słońce to jest coś bardzo, bardzo dużego. To coś jest okrągłe. To coś jest bardzo daleko od ziemi. To coś nie dotyka niczego innego, tak jak ziemia nie dotyka niczego innego. To coś nie jest blisko niczego innego, tak jak ziemia nie jest blisko niczego innego. Jak ludzie mogą myśleć o księżycu? Ludzie mogą myśleć o księżycu tak. Księżyc to jest coś na niebie. W nocy ludzie często mogą widzieć to coś na niebie. Jednocześnie ludzie mogą teraz wiedzieć, że jest tak. Księżyc to jest coś bardzo dużego. To coś jest okrągłe. To coś jest daleko od ziemi. To coś nie dotyka niczego innego. Tak jak słońce nie dotyka niczego innego. To coś nie jest blisko niczego innego. Tak jak słońce nie jest blisko niczego innego. Jak ludzie mogą myśleć o gwiazdach? Ludzie mogą myśleć o gwiazdach tak. Gwiazdy to są bardzo małe rzeczy na niebie. Ludzie często mogą widzieć te rzeczy w nocy na niebie, wysoko nad ziemią. Jednocześnie ludzie mogą teraz wiedzieć, że jest tak. Gwiazdy to są bardzo, bardzo duże rzeczy. Te rzeczy są bardzo, bardzo daleko od ziemi. Te rzeczy nie dotykają niczego innego, tak jak słońce nie dotyka niczego innego.
Żadna z tych rzeczy nie jest blisko żadnej innej. Żadna z nich nie jest blisko niczego innego. Tak jak słońce nie jest blisko niczego innego. Następny fragment. Niektóre gwiazdy nie są takie jak wszystkie inne. Jeżeli ludzie patrzą często na gwiazdy, mogą myśleć o nich tak. Gwiazdy nie są przez całą noc w tym samym miejscu. Jednocześnie jest tak. Niektóre gwiazdy są zawsze blisko tych samych innych gwiazd. Takich gwiazd jest bardzo dużo. Niektóre gwiazdy nie są takie. Jeżeli jedna z tych gwiazd jest czasami blisko niektórych innych gwiazd, kiedy indziej może być daleko od tych gwiazd. Jest bardzo niewiele takich gwiazd. Te gwiazdy nazywają się planety. Jednocześnie ludzie mogą teraz wiedzieć, że jest tak. Planety to nie są gwiazdy. Gwiazdy są bardzo, bardzo daleko od Ziemi. Jednocześnie gwiazdy są bardzo, bardzo daleko od Słońca. Planety nie są bardzo, bardzo daleko od Ziemi. Jednocześnie planety nie są bardzo, bardzo daleko od Słońca. Następny fragment. Co się porusza, a co się nie porusza? Przez bardzo długi czas ludzie myśleli tak. Księżyc nie jest zawsze w tym samym miejscu na niebie, bo księżyc porusza się po niebie. Słońce nie jest zawsze w tym samym miejscu na niebie, bo słońce porusza się po niebie. Gwiazdy nie są zawsze w tym samym miejscu na niebie, bo gwiazdy poruszają się po niebie. Ziemia jest zawsze w tym samym miejscu. Ziemia się nie porusza. Niektórzy ludzie chcieli wiedzieć więcej o wszystkich tych rzeczach. Ci ludzie robili z tego powodu dużo rzeczy. Jeden z tych ludzi nazywał się Ptolomeusz. Rozdział 4, Ptolomeusz. Jak Ptolomeusz myślał o niebie, kiedy patrzył na niebo w nocy? Ptolomeusz żył bardzo dawno temu. Często patrzył na niebo w nocy przez długi czas. Kiedy patrzył w nocy na niebo, czuł z tego powodu coś bardzo dobrego. Często myślał o tym przez długi czas. Myślał o tym tak. Ja żyję teraz, niedługo potem nie będę już żyć. Tak nie jest z gwiazdami. One zawsze będą na niebie, tak jak teraz. Ja jestem teraz tutaj, nie mogę wiedzieć, gdzie będę jakiś czas potem. Tak nie jest z gwiazdami. Jeżeli wiem, gdzie jakaś gwiazda jest teraz, często mogę wiedzieć, gdzie ona będzie jakiś czas potem. Tutaj na Ziemi nic nie jest zawsze takie samo. Tak nie jest z gwiazdami. Gwiazdy są zawsze takie same. Na Ziemi rzeczy poruszają się na wiele sposobów. Tak nie jest w tych dalekich miejscach, gdzie są gwiazdy. W tych miejscach wszystko porusza się zawsze w ten sam sposób. Dużo złych rzeczy dzieje się nieraz na Ziemi. Tak nie jest w tych miejscach, gdzie są gwiazdy. Dobrze jest, jeżeli ludzie mogą dużo wiedzieć o gwiazdach. Jeżeli ludzie wiedzą dużo o gwiazdach, mogą wiedzieć, jak ludzie mogą żyć na Ziemi. Jeżeli ludzie wiedzą, jak mogą żyć na Ziemi, mogą żyć dobrze. Następny podrozdziałek. Jak Ptolomeusz myślał o Księżycu, o Słońcu, o planetach, o gwiazdach i o Ziemi? Ptolomeusz myślał tak. Ziemia jest okrągła. Księżyc obraca się dookoła Ziemi. Słońce obraca się dookoła Ziemi. Planety obracają się dookoła Ziemi. Wszystkie gwiazdy obracają się dookoła Ziemi. Wszystko obraca się dookoła Ziemi. Ziemia jest w środku wszystkiego. Ziemia nie obraca się dookoła niczego. Co się stało po tym, jak Ptolomeusz powiedział to wszystko innym ludziom? Ptolomeusz powiedział dużo rzeczy o tym wszystkim innym ludziom. Potem przez bardzo długi czas dużo ludzi myślało tak. Jest tak, jak Ptolomeusz powiedział. Nie może być inaczej. Dużo ludzi myślało tak, bo ci ludzie wiedzieli, że Ptolomeusz wiedział bardzo dużo o gwiazdach. Wiedzieli, że Ptolomeusz wiedział bardzo dużo o planetach. Wiedzieli, że często mogą zobaczyć jakąś planetę gdzieś na niebie, tak jak Ptolomeusz powiedział. Teraz wielu ludzi nie myśli już tak, bo ludzie wiedzą teraz więcej o gwiazdach. Ludzie wiedzą teraz więcej, bo przez długi czas przedtem było tak. Niektórzy ludzie chcieli wiedzieć więcej o gwiazdach. Ci ludzie chcieli wiedzieć, dlaczego ludzie mogą widzieć niektóre gwiazdy na niebie w pewnych miejscach, nie w innych miejscach. Ci ludzie często patrzyli z tego powodu na niebo w nocy. Ci ludzie myśleli o tym przez długi czas. Ci ludzie robili z tego powodu dużo rzeczy. Jeden z tych ludzi nazywał się
Kopernik. Rozdział 5. Kopernik. Jak Kopernik myślał o gwiazdach? Kopernik chciał wiedzieć dużo o gwiazdach. Z tego powodu często, kiedy patrzył na gwiazdy, długo o nich myślał. Myślał o nich nie tak, jak wielu ludzi myślało o nich przedtem. Jednocześnie myślał o Ziemi. Myślał o Ziemi nie tak, jak inni ludzie myśleli o Ziemi przedtem. Jak Kopernik myślał o Ziemi? Kopernik myślał o Ziemi tak. Nie jest tak, jak mówił Ptolomeusz. Ziemia się porusza. Porusza się na dwa sposoby. Porusza się tak, jak coś się może poruszać w jakimś miejscu przez jakiś czas. Jeżeli jest tak, to coś porusza się dookoła czegoś innego przez jakiś czas. W tym czasie nie jest nigdy blisko tego czegoś innego i nie jest nigdy daleko tego czegoś innego. To coś innego się nie porusza. Jednocześnie Ziemia porusza się tak, jak coś może się poruszać, jeżeli jest tak. To coś obraca się dookoła czegoś podłużnego. Ta podłużna rzecz jest wewnątrz tego czegoś, jest w środku tego czegoś. Ta podłużna rzecz nie porusza się. Kiedy Kopernik tak myślał o Ziemi, robił z tego powodu dużo rzeczy. Jak Kopernik myślał o Słońcu? Kiedy Kopernik tak myślał o Słońcu, o Ziemi, jednocześnie myślał o Słońcu. Myślał o Słońcu tak. Słońce nie obraca się dookoła Ziemi. Ziemia obraca się dookoła Słońca. Planety nie obracają się dookoła Ziemi. Obracają się dookoła Słońca. Wszystkie planety obracają się dookoła Słońca. Ziemia jest jedną z planet. Jak Kopernik myślał o tym wszystkim? Kiedy Kopernik tak myślał o tym wszystkim bardzo dobre rzeczy. Kiedy tak o tym wszystkim myślał, czuł z tego powodu coś bardzo dobrego. Chciał powiedzieć coś o tym wszystkim innym ludziom. Jednocześnie myślał o tym wszystkim tak. Kiedy ludzie patrzą w nocy na niebo, mogą myśleć z tego powodu o Bogu. Kiedy ludzie będą wiedzieli, że jest tak, jak ja mówię, będą mogli myśleć z tego powodu o Bogu coś bardzo, bardzo dobrego. Co Kopernik powiedział o tym wszystkim innym ludziom? Przez długi czas Kopernik nie powiedział nic o tym wielu innym ludziom. Wiedział, że jeżeli coś powie, wielu ludzi powie, to nie może być prawda. Wiedział, że jeżeli coś powie, wielu ludzi może mówić o nim bardzo złe rzeczy. Jednocześnie chciał, żeby inni ludzie o tym wiedzieli. Z tego powodu, na krótko zanim umarł, powiedział o tym pewne rzeczy innym ludziom. Powiedział tak, Słońce nie obraca się dookoła Ziemi. Ziemia obraca się dookoła Słońca. Ja wiem, że tak jest. Inni ludzie mogą wiedzieć to samo. Co inni ludzie o tym myśleli? Kiedy inni ludzie wiedzieli, że Kopernik to powiedział, przez długi czas bardzo wielu ludzi myślało tak, to nie może być prawda. Jednocześnie niektórzy ludzie myśleli tak, to może być prawda. Takich ludzi było bardzo mało. Ci ludzie myśleli o tym przez długi czas, ci ludzie robili z tego powodu dużo rzeczy. Potem ci ludzie mogli wiedzieć, że to jest prawda. Jeden z tych ludzi nazywał się Galileusz. Rozdział 6. Galileusz. Co Galileusz robił, czy zrobił? Galileusz patrzył na gwiazdy nie tak, jak inni ludzie patrzyli na nie przedtem. Z tego powodu mógł widzieć je dobrze, nie tak, jak inni ludzie mogli je widzieć przedtem. Kiedy Galileusz patrzył na gwiazdy, trzymał blisko oczu pewną rzecz jednego rodzaju. Kiedy ktoś trzyma blisko oczu coś tego rodzaju, ten ktoś może patrzeć na miejsca bardzo daleko od tego miejsca, gdzie jest. Ten ktoś może widzieć te miejsca dobrze. Rzecz tego rodzaju nazywa się teleskop. Kiedy Galileusz patrzył na niebo w nocy w ten sposób, mógł dobrze widzieć miejsca bardzo daleko od Ziemi. Jak Galileusz o tym myślał? Galileusz myślał o tym tak. Nikt przede mną nie widział tych miejsc tak, jak ja je widzę teraz. Wielu ludzi... Przepraszam, chyba coś przeskoczyłem. Tak. Z tego powodu nikt przede mną nie mógł wiedzieć niektórych rzeczy o tych miejscach tak, jak ja wiem teraz. Kiedy inni ludzie będą wiedzieli te rzeczy o tych miejscach, będą mogli myśleć o nich coś bardzo, bardzo dobrego. Jednocześnie będą mogli myśleć coś bardzo, bardzo dobrego o Bogu.
Co Galileusz mógł wiedzieć? Ponieważ Galileusz mógł dobrze widzieć niektóre miejsca bardzo daleko od Ziemi, mógł dobrze wiedzieć dużo rzeczy o tych miejscach. Mógł dobrze wiedzieć dużo rzeczy o Księżycu. Mógł dobrze wiedzieć dużo rzeczy o planetach. Jednocześnie mógł dobrze wiedzieć dużo rzeczy o Słońcu. Mógł dobrze wiedzieć, że jest tak, jak Kopernik powiedział. Słońce nie obraca się dookoła Ziemi. Ziemia obraca się dookoła Słońca. Wiedział, że to jest prawda. Dlaczego Galileusz chciał powiedzieć o tym innym ludziom? Kiedy Galileusz wiedział dobrze, że to jest prawda, powiedział o tym innym ludziom. Wiedział, że niektórzy ludzie myśleli o tym wtedy tak. Jeżeli ktoś tak mówi o Ziemi, ten ktoś mówi coś bardzo złego. Ludzie mogą wiedzieć, że Bóg nie chce, żeby ludzie mówili tak o Ziemi. Galileusz wiedział, że jeżeli powie wielu ludziom, jest tak, jak Kopernik powiedział, Ziemia się obraca, może mu się stać z tego powodu coś bardzo złego. Wiedział, że niektórzy ludzie mogą mu zrobić z tego powodu coś bardzo złego. Dlatego przez długi czas nie mówił o tym innym ludziom. Jednocześnie myślał tak. Ziemia się porusza, tak jak Kopernik powiedział. Ja wiem, że to jest prawda, dlatego chcę to powiedzieć innym ludziom. Będzie dobrze, jeżeli to powiem innym ludziom, wielu ludziom. Ponieważ Galileusz tak myślał, po pewnym czasie powiedział o tym wielu innym ludziom. Galileusz wiedział, jak niektórzy ludzie myśleli wtedy o Bogu. Nie chciał z tego powodu tego nie powiedzieć. Jak Galileusz myślał o Bogu? Galileusz myślał o Bogu tak. Bóg chce, żeby ludzie wiedzieli, jak ludzie mogą dobrze żyć na Ziemi. Jednocześnie Bóg chce, żeby ludzie patrzyli na gwiazdy. Bóg chce, żeby ludzie myśleli o gwiazdach. Bóg chce, żeby ludzie myśleli o Słońcu. Bóg chce, żeby ludzie myśleli o Księżycu. Bóg chce, żeby ludzie myśleli o Ziemi. Jeżeli ludzie będą myśleli dobrze o wszystkich tych rzeczach, mogą wiedzieć o nich dużo. Kiedy ludzie będą wiedzieli dużo o wszystkich tych rzeczach, nie mogą nie myśleć z tego powodu o Bogu. Rozdział 7. Co ludzie mogą wiedzieć teraz? Co ludzie mogą teraz wiedzieć o gwiazdach, o Słońcu i o Ziemi? Ludzie mogą teraz wiedzieć, że Słońce nie obraca się dookoła Ziemi. Mogą wiedzieć, że Ziemia obraca się dookoła Słońca. Ludzie mogą teraz wiedzieć, że planety obracają się dookoła Słońca. Mogą wiedzieć, że Ziemia jest jedną z planet. Ludzie mogą teraz wiedzieć bardzo dużo o planetach. Mogą teraz wiedzieć bardzo dużo o gwiazdach. Mogą wiedzieć to wszystko, ponieważ przez długi czas przedtem było tak. Ludzie tacy jak Kopernik często myśleli długo o gwiazdach. Ludzie tacy jak Galileusz często myśleli długo o gwiazdach. Ci ludzie bardzo chcieli wiedzieć dużo rzeczy o gwiazdach. Ci ludzie robili z tego powodu dużo rzeczy. Rozdział 8. Jak ludzie mogą myśleć o tym wszystkim teraz? Rozdział 8 i ostatni. Wielu ludzi myśli teraz tak. Ludzie wiedzą teraz bardzo dużo o gwiazdach. Ludzie wiedzą teraz, że Słońce to jest gwiazda. Ludzie wiedzą teraz, że jest bardzo, bardzo dużo innych gwiazd, takich jak Słońce. Ludzie wiedzą teraz, że te inne gwiazdy są bardzo, bardzo daleko od Słońca. Ludzie wiedzą teraz dużo innych rzeczy o wszystkich tych rzeczach. Ludzie wiedzą teraz, że potem ludzie będą wiedzieć bardzo dużo innych rzeczy o wszystkich tych rzeczach. Jednocześnie niektórzy ludzie myślą tak. Ludzie wiedzą teraz dużo rzeczy o wszystkich tych rzeczach. Jednocześnie nie wiedzą wielu innych rzeczy. Tak jest teraz, tak będzie zawsze potem. Kiedy niektórzy ludzie tak myślą o tym wszystkim, myślą z tego powodu o Bogu. Ci ludzie wiedzą, że kiedy Kopernik myślał o gwiazdach, myślał z tego powodu o Bogu. Ci ludzie wiedzą, że kiedy Galileusz myślał o gwiazdach, myślał z tego powodu o Bogu. Ci ludzie myślą tak. Jeżeli ktoś wie bardzo dużo o gwiazdach, ten ktoś nie może nie myśleć z tego powodu o Bogu. Niektórzy inni ludzie tak nie myślą. Jak stoimy z czasem? O Boże, źle. Więc ja może przeskoczę następny fragment, który chciałam przeczytać i od razu przejdę wobec tego do podsumowania. To, co chciałam przeczytać, to jest jedna strona wersji angielskiej, tylko może powiem, dlaczego chciałam przeczytać jedną stronę z wersji angielskiej, którą Państwo mają na handoucie. Po prostu, żeby zilustrować to, że ten tekst
dokładnie ten sam tekst, z dokładnie tym samym znaczeniem, może być przedstawiony w innym języku. W dowolnym innym języku, ale tutaj jako przykład chciałam podać właśnie tekst angielski. Bo, ale to przeskoczę teraz i przechodzę do podsumowania. W tym podsumowaniu chciałam podkreślić dwa główne punkty. Punkt pierwszy jest taki, że nasze rozumienie świata zależy do pewnego stopnia od języka, w którym myślimy o świecie. Na przykład, jeśli jakiś język nie ma żadnych nazw kolorów i nawet nie ma takiego słowa jak kolor, to ludzie mówiący tym językiem nie myślą o świecie w kategoriach kolorów. W ich myśleniu o świecie trawa nie jest zielona i niebo nie jest niebieskie. I żeby wziąć jeszcze inny przykład ze świata zewnętrznego, nie wszystkie języki mają słowa odpowiadające polskim słowom rzeka i góra. Na przykład, jak pokazała w swojej pracy doktorskiej moja doktorantka Helen Bromhead, australijskie języki tubylcze w Australii Środkowej nie mają takich słów jak rzeka i góra. Natomiast mają wiele innych pojęć geograficznych i topograficznych, które nie mają swoich odpowiedników w języku angielskim ani w języku polskim. Języki australijskie nie mają też dokładnego odpowiednika słowa zwierzę, chociaż mają rozmaite inne pojęcia biologiczne, które nieznane w języku angielskim czy w języku polskim. Ale to nie znaczy, że ludzkie myślenie o świecie musi być w każdym języku zupełnie inne i że mieszkańcy różnych części Ziemi nie mogą mieć wspólnego obrazu świata. Badania porównawcze nad językami świata, jak również badania nad rozwojem pojęciowym dzieci, wskazują, że są w ludzkim myśleniu o świecie punkty stałe. Niektóre z nich wrodzone, a niektóre inne wyrastające ze wspólnego ludzkiego doświadczenia. I o tym piszę w takim nowym artykule właśnie o rozwoju pojęć u dzieci. Też Państwo mają odsyłać na handoucie. Jest rzeczą bardzo uderzającą, przynajmniej dla mnie jest rzeczą bardzo uderzającą, że takie rozróżnienia jak duży i mały, albo daleko i blisko, znajdujemy we wszystkich językach. Podczas kiedy takie rozróżnienia jak zielony i niebieski bynajmniej nie są powszechne. A jednak duży i mały oraz daleko i blisko są powszechne. Jest również rzeczą uderzającą, że słowa takie jak ziemia, niebo, słońce, księżyc i gwiazdy wydają się mieć swoje dokładne odpowiedniki znaczeniowe we wszystkich językach świata. Mimo, że na przykład rzeka i góra nie mają takich odpowiedników. To był punkt pierwszy podsumowania. A punkt drugi jest taki. Ten punkt drugi to jest przypomnienie zasady Leibnica, że pojęcia złożone trzeba wyjaśniać przez pojęcia proste. Cała oświata i popularyzacja nauki powinna się moim zdaniem na tej zasadzie opierać. Kiedy się uczy dzieci o świecie, trzeba koniecznie zaczynać od pojęć prostych i nie próbować tłumaczyć pojęć prostych przez pojęcia złożone. Żeby tę zasadę skutecznie stosować, trzeba przede wszystkim uczyć nauczycieli, które to słowa są naprawdę proste. Trzeba ich uczyć, żeby nie próbowali na przykład tłumaczyć dzieciom, co znaczy słowo żyć albo coś żywego. Ja nie proponuję, żeby nauka w szkole miała się opierać tylko na pojęciach prostych i uniwersalnych. I żeby na przykład szkolna geografia w Polsce nie zaczynała od słów takich jak rzeka i góra, albo biologia od słów takich jak zwierzę. W nauce i w oświacie, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, potrzebne są dla celów praktycznych rozmaite kompromisy. Dlatego moi koledzy i ja lansujemy nie tylko pojęcie języka uniwersalnego, ale także pojęcie języka minimalnego, które jest trochę luźniejsze od pojęcia właśnie języka uniwersalnego. W szczególności w epoce globalizacji potrzebne jest naszym zdaniem to, co my nazywamy minimal English, jako pomocniczy język dla budowania mostów pojęciowych między językami w skali globalnej. Jednak podstawą języka minimalnego musi być język uniwersalny, oparty na pojęciach, które są zrozumiałe same przez się i to zrozumiałe jednakowo we wszystkich częściach kuli ziemskiej.
Ten język, w którym ja przedstawiłam Państwu tutaj moją opowieść o Wszechświecie, to język minimalny, w wersji bardzo bliskiej języka uniwersalnego. Użyłam tutaj 65 słów, które stanowią, jak się wydaje, wrodzony alfabet myśli ludzkich i 15 molekuł uniwersalnych, które również znajdujemy, jak się wydaje, we wszystkich językach. Nie użyłam tylko jednego słowa nieuniwersalnego, a mianowicie słowa Bóg. A więc w tym jednym punkcie ten język tej opowieści wychodzi poza język uniwersalny i staje się raczej językiem minimalnym w wersji polskiej i wersji europejskiej i szerzej w wersji tego kręgu kulturowego związanego z tradycją judeo-chrześcijańską. Nie mogłam się obejść bez tego pojęcia w mojej opowieści, bo ono było bardzo ważną cegiełką pojęciową w myśleniu moich bohaterów, przede wszystkim Kopernika i Galileusza. I oczywiście odgrywa ono dalej bardzo ważną rolę we współczesnym myśleniu o Wszechświecie. I to zarówno dla naukowców wierzących Boga, jak i niewierzących. Więc pozwolę sobie tutaj przytoczyć na zakończenie cytat z ateisty, astronoma Freda Hoyla, autora terminu Big Bang. Wobec najnowszych odkryć na temat tego, jak nieprawdopodobne jest życie gdziekolwiek we Wszechświecie, również na Ziemi, autor terminu Big Bang powiedział, że te odkrycia poważnie wstrząsnęły jego ateizmem. I cytuję. Zdroworozsądkowa interpretacja faktów sugeruje, że jakiś superintelekt zajmował się fizyką, podobnie jak chemią i biologią. Liczby, do jakich prowadzą obliczenia oparte na faktach, wydają mi się tak przytłaczająco wielkie, że ten wniosek jest prawie nie do uniknięcia. I dalej, jeszcze cytuję Hoyla. Kiedy widzimy, że prawdopodobieństwo tego, że życie wyłoniło się w drodze przypadku, jest tak absolutnie mikroskopijne, że aż absurdalne, staje się rzeczą rozumną myśleć, że sprzyjające aspekty fizyki, od których życie zależy, są pod każdym względem zamierzone. Jest więc prawie nieuniknione, że nasza własna ludzka inteligencja musi odbijać wyższe inteligencje, nawet do granicy Boga. Even to the limit of God, to tak ujmuje. Taka teoria jest tak oczywista, że można się dziwić, dlaczego nie jest ona powszechnie przyjęta jako oczywista sama przez się. Powody są tutaj psychologiczne raczej niż naukowe. Koniec cytatu z Hoyla. Ale jeszcze będzie jeden malutki. Hoyle ilustruje swoje przekonanie o tym, że współczesna astrofizyka prowadzi nas nieuchronnie do wniosku o jakimś superintelekcie. Ilustruje to porównaniem Wszechświata do wielkiego samolotu odrzutowca. I tego chyba Państwo już nie mają na handoucie. Wyobraźmy sobie, że jakieś wielkie śmietnisko, jakiś junkyard, zawiera wszystkie kawałki i kawałeczki samolotu Boeing 747, rozsypane i pomieszane bez ładu i składu na jakimś placu. Trąba powietrzna uderza nagle w ten plac. Jakie są szanse, że po przejściu tej trąby powietrznej na placu znajdzie się całkowicie odtworzony samolot Boeing 747, gotowy do lotu? To znaczy samolot, w którym każda cząsteczka będzie na swoim miejscu. Jak widzieliśmy, 2000 lat temu kontemplacja nieba kierowała uwagę Ptolomeusza do Zeusa. Dzisiaj kontemplacja Wszechświata prowadzi częściej uczonych do myśli o tym, jaką nadzwyczajną zagadką jest Wszechświat i jakim cudem jest fakt istnienia życia na Ziemi i nasza tutaj obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy pani profesor. Myślę, że mamy chwilkę czasu na dyskusję i korzystając z tej uprzywilejowanej pozycji pozwolę sobie zadać jedno pytanie. Pani profesor, my myśląc o języku najczęściej myślimy w kategoriach mowy. Posługujemy się językiem w formie właśnie w tej modalności dźwiękowej, czyli po prostu mówimy. Ale język to coś, co może się również realizować w innych modalnościach. Mam na myśli tutaj na przykład język migowy. Migowy. Mnie źle słychać, tak? To może odejdę.
Pani profesor, czy badania pani profesor również jakoś są realizowane w kontekście języków w innych modalnościach, czyli w językach migowych? Czyli czy ten alfabet, uniwersalny alfabet ludzkich myśli również byłby obecny w języku migowym? Tak, dziękuję bardzo. To bardzo dobre pytanie. My dużych badań nie prowadziliśmy jeszcze, ale pewne badania tak. Zwłaszcza, że są takie kontrowersje. Są ludzie teraz, językoznawcy, którzy twierdzą, że języki migowe to są zupełnie normalne ludzkie języki i że nie można nic powiedzieć o języku ludzkim, jeżeli to by się nie stosowało do języków migowych. Bardzo dobrze. Że one mają pełną taką elastyczność, jeżeli chodzi o możliwości myślenia i porozumiewania się. Ale jednocześnie niektórzy z nich twierdzą, że w językach migowych nie ma słów ja i ty, co jest dla mnie, wydaje mi się, kompletnie nieuzasadnione. Jak może by nie być, jeżeli by naprawdę nie było w nich słów ja i ty, które są obecne we wszystkich językach dźwiękowych, to by znaczyło, że te języki migowe nie są pełnymi ludzkimi językami z taką samą możliwością, potencjałem ekspresji jak języki dźwiękowe. Ale tak nie jest, bo wiele osób... W językach migowych, jak się mówi ja, bardzo często to się mówi tak. No to przepraszam bardzo, czy to jest znak na ja, czy nie ma? Oni więc, ci, którzy twierdzą, że tak tego nie ma, że nie ma takiego pojęcia w języku migowym, mówią, a nie, to jest tylko wskazywanie i jak się pokazuje na siebie, na swoją własną klatkę piersiową, to się mówi ten człowiek. Ale są bardzo dobre powody, żeby myśleć, że ja sam pisałam zresztą sam o tym, ale że to nie znaczy, jak ja mówię w języku migowym, właśnie wskazując na siebie, to ja nie mówię ten człowiek myśli tak, a tak, tylko myśli ja. Więc jednym słowem są co do tego kontrowersje i potrzeba jest niewątpliwie więcej pracy w tej dziedzinie, ale takie jest moje ogólne spojrzenie. Bardzo dziękuję i zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Tutaj pierwsza osoba się zgłosiła. Dziękuję Pani Profesor za bardzo interesujący wykład. Chciałabym zapytać, mam pytanie odnośnie tych pojęć wrodzonych. Jeżeli rzeczywiście uznamy, że te pojęcia są pojęciami wrodzonymi, czy to... Dobrze, to czy w takim razie, jeżeli te pojęcia są wrodzone, czy to nie są te pojęcia, które dziecko jako pierwsze powinno nabywać w trakcie rozwoju języka? Bo wydaje się, że takie pojęcia jak myśleć, czy te pojęcia na przykład związane z czasem, to są pojęcia, które dość późno w rozwoju mowy u dziecka się pojawiają. Czy jak to w takim razie ma się do tej wrodzoności pojęć? No jest kwestia tego, kiedy dzieci zaczynają rozumieć te pojęcia, a kiedy zaczynają się same posługiwać takimi słowami. Jeżeli chodzi o pojęcie myślę, ja myślę, tym się zajmowali psychologowie. 4-letnie dziecko już bardzo dobrze operuje tym ja myślę. Ale owszem, dopiero na etapie 4 słów. A jakie pani powiedziała, przedtem, potem pojawiają się dosyć wcześnie. Oczywiście niemowlę w kołysce jeszcze nie mówię przedtem, potem, ale w ogóle rozwój, to są różne rzeczy tutaj. Rozwój samego słownictwa i rozwój pojęciowy. Bardzo dobrze o tym pisze moim zdaniem taka psycholożka Susan Carey, którą może niektórzy Państwo tutaj kognitywiści właśnie znają, która też mówi o tej wrodzonej bazie pojęciowej u dziecka, która się ujawnia dopiero w rozwoju dziecka i to może potrwać w sumie parę lat, powoli to się rozwija. To może ja dwa krótkie pytania, jeśli można. Po pierwsze, jeśli w języku polskim mamy jakieś specyficzne słowo, które nie występuje w jakimś innym języku, który rozważamy, ale jesteśmy w stanie to słowo zdefiniować w języku uniwersalnym, to czy potem możemy je wytłumaczyć jakiemuś użytkownikowi tego drugiego języka i czy on może potem używać i rozumieć tego słowa? A po drugie, co pani profesor sądzi o teorii Chomskiego, o gramatyce uniwersalnej, a jeśli osąd jest negatywny, to dlaczego? Jakie są błędy w tym założeniu? Dobrze, dziękuję. Dwa pytania. Przepraszam, od razu już mi uciekło pierwsze. Jakie było pierwsze pytanie? Chwileczkę. Może mi pan przypomnieć? Pierwsze o tym słowie, że jeśli mamy słowo... Już wiem. Tak, no to jest oczywiście problem praktyczny dla ludzi, którzy na przykład, dla imigrantów, którzy muszą się uczyć nowego języka, powiedzmy angielskiego i napotykają na cały szereg słów w angielskim, których zupełnie nie rozumieją. Oczywiście, że trzeba ich uczyć, co te słowa znaczą i moim zdaniem takie eksplikacja w terminach pojęć wspólnych może bardzo pomagać. Chociaż i bez tego mogą się nauczyć, ale często to są całe lata, zanim mogą się nauczyć.
No i często do zrozumienia takich pojęć, oczywiście według mnie eksplikacja w pojęciach uniwersalnych jest najlepszym środkiem do tego. Ale to i tak wymaga oswojenia się z takim pojęciem, żeby go zacząć skutecznie używać. Ale lepszej drogi moim zdaniem nie ma. A jeżeli chodzi o Chomskiego, czy też Chomskiego, no według mnie teoria Chomskiego na temat gramatyki wrodzonej jest kompletnie spekulatywna. Ona się nie opiera na badaniach nad różnymi językami świata. Nic z tego nie wynika. No proszę bardzo, jak chcę sobie wymyślać swoją gramatykę uniwersalną, no proszę bardzo. Ja też wierzę w gramatykę uniwersalną, ale taką, która wynika z badań empirycznych. Na przykład właśnie nad różnymi językami świata. Jeżeli znajdujemy, że we wszystkich językach można powiedzieć, powiedzmy, jeżeli tak, to tak, no to jest konstrukcja gramatyczna, strasznie ważna z tym jeżeli. Ale my to opieramy na badaniach empirycznych nad językami świata, podczas kiedy Chomski sam takich badań nie prowadził. Kompletnie spekulatywna. Tak jest mój główny powód. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Tam najpierw pani z tyłu. Dziękuję pani bardzo za wykład. Ja chciałam zapytać o pojmowanie i mówienie o czasie. Czy, bo w pani tej opowieści, oczywiście ona jest po polsku i jest odmiana czasowników. Było, jest, będzie. Tak. Ale pewnie inne języki mają to inaczej. I czy wystarczy, że mamy przedtem, potem, jednocześnie, żeby to było uniwersalne? Jak to jest w innych językach? Dziękuję bardzo. No bardzo dobre pytanie, ale właśnie badania empiryczne wskazują, że te pojęcia jak najbardziej można znaleźć w językach, bo w których kategoria gramatyczna czasu przeszłego nie jest uniwersalna. Na przykład w języku chińskim można mówić o tym, co było i o wszechświecie, nie używając czasu przeszłego czasowników. Ale przedtem, potem, w tym samym czasie jak najbardziej jest. Nie ma takiego problemu. Czyli są pojęcia czasowe, które są uniwersalne, jak wskazują te badania. Tak samo teraz, w każdym języku jest słowo teraz. Wskazują, znowu, to jest empiryczne badanie. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych pytań. Panie profesor, ja mam dwa pytania. Po pierwsze, jak chodzi o słowo Bóg, z czego... Przepraszam, czy można najpierw jedno? Dopiero potem drugie. Tak, pierwsze pytanie dotyczy słowa Bóg. Z czego wynika to, że to słowo nie jest uniwersalne? Czy jest jakiś język, w którym słowa Bóg nie ma? Jeżeli tak, to jaki to jest język? A, dobrze, to ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. No jest bardzo dużo takich języków, no choćby języki tubylcze Australii, tam nie ma słowa Bóg. Oczywiście tam jest bardzo taka wyrafinowana i złożona teoria o świecie, Ale on tam nie ma pojęcia Bóg i nie ma słowa Bóg. A drugie pytanie dotyczy NSM-u. Czy pani profesor powiedziała, że NSM składa się teraz w tym momencie z 65 słów, ale czy to jest język zamknięty, czy jakby podejrzewacie państwo, że są jeszcze inne słowa, które do niego należą i pracujecie, żeby ten język w jakiś sposób ubogacić? Jak to wygląda? Nie, podejrzewamy, że lista jest zamknięta, ale już kilka razy tak podejrzewaliśmy i potem się okazywało, że wychodzi na jaw, że jednak jest potrzebne jeszcze jedno słowo, więc nie chciałabym tutaj składać żadnej przysięgi, ale naprawdę nie widzę w tej chwili, co by jeszcze mogło być. I przede wszystkim dlatego, że my ciągle testujemy ten zestaw przy pomocy mówienia o świecie. No powiedzmy, jeżeli mam opowiedzieć o wszechświecie, to ja stwierdzam, jakie słowa są mi potrzebne i czy mam dosyć tych słów na liście, czy coś innego się wydaje jeszcze potrzebne. A jeżeli się okazuje, mieliśmy na przykład ostatnia chyba nasza kontrowersja, czy jedna z ostatnich kontrowersji dotyczyła pojęcia chwila. I wydawało się przez długi czas, że w niektórych językach nie ma słowa na chwilę właśnie. I próbowaliśmy wszystko eksplikować, nie używając słowa chwila. Ale to się jednak załamało. To słowo chwila się wydaje bardzo potrzebne do eksplikowania różnych rzeczy. No na przykład przekleństw, pan przeklina, więc to się mówi o tym, co ja w tej chwili czuję. I to myśmy próbowali, że ja teraz czuję coś bardzo złego, ale nie teraz, tylko w tej chwili i tak dalej. Więc zaczęliśmy znowu szukać tego, testować tą hipotezę, że może jednak chwila jest uniwersalna i okazało się, że powiedzmy w językach tubylczych w Australii są takie języki, gdzie to samo słowo może znaczyć albo teraz, albo chwila, ale w innym, ale nie. Nawet niedokładnie, że teraz w połączeniu ze słowem ten teraz znaczy chwila. Czyli w tej chwili nie mamy żadnych kontrprzykładów
pojęciu chwila i ja się z tego bardzo cieszę, bo to pojęcie się wydaje potrzebne do eksplikowania i do mówienia o pewnych aspektach świata i chyba jednak jest. Drodzy Państwo, myślę, że mamy czas na jeszcze ostatnie pytanie. Pan profesor. Słowa, których Pani używała, te elementarne, wydają się tak głęboko, tak na dnie, tak odległe od słów używanych we współczesnej fizyce, na przykład w mechanice kwantowej. Ja chciałem się takie wspomnieć pojęcie multiverse. Wielowszechświat. Jest koncepcja, ona wynika z pewnych teorii naukowych, teorii strun, że wszechświatów, takich jak ten, który widzimy, jest nie jeden, a jest ich taka liczba, tak wielka, jak mała jest liczba prawdopodobieństwa powstania życia, o której pani profesor tak obrazowo mówiła. Otóż te dwie liczby pomnożone przez siebie mniej więcej dają jeden. I tak można rozwiązać, ale są też lepsze metody rozwiązania kwestii powstania życia wyłącznie na bazie tego, co wie fizyka. Dziękuję. Tak. No moja perspektywa jest taka, że niech pan próbuje uczyć, mówić o tym dzieciom, powiedzmy gdzieś tam w Nowej Gwinei. W każdym jakimś tam punkcie świata, gdzie one jeszcze naprawdę nie mają żadnej wiedzy na temat całej tej nauki zachodniej. I trzeba od czegoś zaczynać. Nie zacznie pan od multiversu. Trzeba zaczynać od słów, które oni mają. I teraz na tych słowach budować następne. A nie tylko, że oni nie mają słowa na multiwers, ale nie mają słowa świat. Ja sama zaczynałam od tego, że ja myślałam, że słowo świat jest jednym ze słów uniwersalnych. Ale okazało się, że nie, że słowa świat też nie ma. Tym niemniej można powolutku, stopniowo to wszystko budować. Ale ja się trzymam osobiście i zasady leibnicowskiej, że trzeba budować na czymś, co jest zrozumiałe samo przez się, a nie zaczynać od czegoś, czego nikt nie rozumie. Pani profesor, raz jeszcze dziękujemy bardzo za dzisiejszy wykład. Bardzo dziękuję.